witajcie na kanale Szusz. Dzisiaj będzie demo, test, recenzja, wszystko na raz. Nowej maskary, jeszcze świeżutkiej, ciepłej, dopiero się pojawiła. To jest Rimmel Scandalize Rocking Curves. Weszłam na stronę przeczytać, co takiego ciekawego oferuje nam ta maskara i ma podkręcać, pogrubiać, unosić i skandalicznie tutaj działać na nasze rzęsy. I powiem wam, że zawsze jak czytam te opisy, zastanawiam, czy po prostu maskara nie mogłaby wydłużać, nie sklejać i nie osypywać się. Myślę, że wszystkie byłybyśmy z tego zadowolone, prawda? Ale przejdźmy do rzeczy. To jest ta maskara i ona ma mieć, jej sekretem i czymś, co ma być innowacyjne w stosunku do innych maskar. Nie mogę jej otworzyć. To jest szczoteczka, jeszcze jej nie otwierałam. I szczoteczka wygląda tak. Dosyć rzeczywiście ciekawie i dziwnie. Nie miałam jeszcze, szczerze mówiąc, takiej maskary z taką szczoteczką. No i co, zaczynamy, zobaczmy jak działa. Powiem wam, że całkiem ciekawie nakłada się ta maskara. Bałam się, że będzie mi ciężko nakładać taką dziwną, wykrzywioną szczoteczką tuż, bo czasami takie przekombinowane szczoteczki sprawiają, że całe oko jest wymazane w tuszu. Ale nie, nawet przyznam, że jest to wygodne, że można dotrzeć w każdy zakątek rzęs do samej nasady. I jeszcze dolne rzęsy. Specjalnie nie mam na sobie kreski ani mocniejszego makijażu, żeby dobrze było widać efekt. O, jeszcze żebym wam nie uciekała z kadru, to będzie dobrze. Wierzcie mi, że malowanie rzęs czy kresek na oczach, jednoczesne nagrywanie i opowiadanie, to nic łatwego. Mimo, że normalnie nie mam z tym większych problemów. O, teraz jak wygląda jedno pomalowane oko i drugie, wiadomo, bez maskary. Niestety tutaj przy tym oku, w tym miejscu rozmazała mi się maskara, bo po prostu szczoteczka dotknęła tutaj powieki i tutaj delikatnie pod... Okej, nałożyłam już dwie warstwy maskary. A jeżeli chodzi o tą szczoteczkę, to rzeczywiście fajnie się nią nakłada. Nie jest łatwo, nie jest jakoś ciężko zaaplikować tą maskarę. Natomiast jak zwykle w przypadku takich wynalazków wydaje mi się, że tradycyjna szczoteczka jest równie dobra. Ja przynajmniej nie mam z nią problemów przy nakładaniu maskary. Tą szczoteczką troszkę się tutaj ubrudziłam przez to, że jest tak dziwnie wygięta i pewnie trzeba przywyknąć do tego, jak ją sensownie nakładać. Tak wygląda efekt maskary na moich rzęsach i tym razem postanowiłam, że nie będę mówić, czy
się podoba, czy nie. Efekt ocencie sami. Każda z nas lubi inny efekt na rzęsach. Niektóre z nas lubią bardziej naturalny, inne bardziej dramatyczny, pogrubiony, wydłużony itd., itd. Także dzisiaj to będzie taka typowe demo, pokaz jak wygląda maskara na rzęsach, a ja tutaj nic nie powiem i mam prośbę do Was, żebyście w komentarzach napisali, czy Wam się taki efekt podoba, czy nie, czy Waszym zdaniem, nie wiem, jest dosyć czarna, czy rzeczywiście podkreśla rzęsy, czy rzeczywiście je fajnie rozczesuje. No i co Wy myślicie? Także tym razem ja nic nie mówię. Ja już uciekam. Zapraszam Was serdecznie na więcej filmów. Pozdrawiam, buziaki, pa, pa.